Witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Tematem konferencji będzie sytuacja osób zamieszkujących mieszkania zakładowe, czyli najemców. Panie pośle, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj oprócz głównego tematu, którym jest autostrada A2, no, rząd się zajmuje prawem Chińczyka, ale życie płynie dalej i chcę dzisiaj przedstawić dramat tych ludzi, którzy mieszkają i mieszkali w zakładach zakładowych. Dlaczego i dramat jest? Dlatego, że na skutek sprzedaży przez Skarb Państwa mieszkania te zostały pominięte, że mogli kupić się lokatorzy, którzy mieszkali w tych mieszkaniach. Zostali pominięci, jak również utracili te mieszkania na skutek upadłości zakładów. Te zakłady zostały w jakimś stopniu przeznaczone do spłaty długów. Łącznie brano wszystkie nieruchomości do wierzytelności, jakie zakład miał i te mieszkania zostały sprzedane. Dzisiaj ci ludzie, można powiedzieć, znajdują się na bruku. Państwo nie zaproponowało im kupna, albo jak im proponowali, to proponowali im po cenach bardzo wysokich. I o tym powie nam pan Andrzej Dyktus. Dzień dobry, Andrzej Dyktus. Jestem rzecznikiem Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych. Jestem w Mysłowicu. Chciałem powiedzieć, że ten dramat mieszkańców, najemców byłych mieszkań zakładowych rozpoczął się w połowie lat 90. i trwa do dzisiaj. Tak jak pan poseł powiedział, właściciel mieszkania, czyli albo firma państwowa, albo też spółka ze 100% własnością Skarbu Państwa zbywała mieszkania po cenach takich, że myśmy nie mogli tego kupić. Czyli proponowali nam wykup rzędu 350 zł za metr kwadratowy podczas i płatność natychmiast, podczas kiedy sprzedawano te mieszkania hurtem w okresie 7-letnich spłat po 50 zł za metr kwadratowy, w niektórych przypadkach 100 zł za metr kwadratowy. Ten dramat trwa do dzisiaj, bo ostatnio, właśnie wczoraj, w Siemianowiciach Śląskich nastąpiła sprzedaż w drodze licytacji i można było kupić 11 budynków z mieszkańcami razem. Jeden budynek warty około 200 tysięcy złotych. Łatwo sobie wyobrazić tą sytuację, kiedy najemca nie jest w stanie wykupić tego mieszkania, bo nawet mu tego nie zaproponowano, blokowano nawet wykup tych mieszkań. Podczas kiedy następny właściciel zwykle podwyższa czynsze do tego stopnia, że albo wydrenuje kieszeń najemcy do cna, albo potem ciągnie korzyści z budżetu gminnego, bo przecież gmina wyrównuje wszelkie niedopłaty najemcy, jak nie jest wydolny. Ci ludzie często są spychani na margines społeczny przez to, że albo nowy właściciel odcina im prąd czy gaz, czy ciepło nawet zimy. Ludzie w środku miasta, takiego jak Będzin, bo znam ten przypadek, czy w Bielsku, wychodzą sobie za potrzebą do wsiaki po prostu. Jeżeli taka sytuacja ma jeszcze trwać dłużej, to wydaje mi się, że to jest może nawet gorsze do sytuacji, kiedy w 1939 roku Niemcy wyrzucali Polaków z mieszkań w Gdyni, czy w Warszawie, czy nawet na Zamojszczyźnie, bo to jest taka była rola okupanta. Natomiast w wolnym kraju, w demokratycznym kraju, takie sytuacje mają do dzisiaj miał miejsce, bo to jest po prostu niesłychane. Dziękuję bardzo. Pani Gabriela Masłowska, pani poseł. Mając świadomość skali tego bardzo bolesnego problemu w Polsce, do dzisiaj nierozwiązanego, oraz świadomość, że dotychczas istniejące ustawy, chociaż przyznają najemcom pewne prawa, ale nie są realizowane, nie są do wyegzekwowania te prawa ze względu na ułomności tychże ustaw. Złożyliśmy, proszę Państwa, projekt ustawy już w 2008 roku w lipcu, który by problem ten rozwiązał wobec tych, którzy zostali sprzedani do tej pory już wraz z ich mieszkaniami z pominięciem praw pierwokupu, a także zapobiegł takiemu procederowi na przyszłość. Niestety od 2008 roku prace nad naszym projektem o przekształceniach własnościowych nieruchomości
dłużą się, są przewlekane, mogę powiedzieć wprost, są bojkotowane przez obecną koalicję PO-PSL, bo jak można inaczej tłumaczyć fakt, że w styczniu 2009 projekt ustawy został przekazany do podkomisji specjalnie ku temu powołanej, chociaż jest komisja do spraw budownictwa stała i można tam było skierować. Projektowi tejże podkomisji przewodniczy poseł Racki z PSL-u, który przez kilka miesięcy uczył się, powiem w cudzysłowie, tak to odbieram, tegoż projektu po to, żeby w końcu, pod koniec roku złożyć swój projekt, projekt PSL-u, który w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, w żaden sposób nie stanowi postępu, jest niechciany przez środowiska najemców byłych mieszkań zakładowych, uważają te rozwiązania za usankcjonowanie istniejącego procederu pozbawiania prawa do nabycia tych mieszkań pod warunkiem jedynie takim, jest to możliwe, że obecny właściciel chce im to zbyć, do czego niepotrzebna byłaby nawet ta ustawa. W trakcie prac w podkomisji spowodowano, cztery osoby przegłosowały, mając większość, odrzucenie naszych projektów, które powstawały, projektów wraz z autopoprawką, które powstawały wspólnie ze środowiskiem ogólnopolskim najemców mieszkań zakładowych, głównie ze Śląska, także z Warszawy, lubelskim, bo tamte problemy się kumulują. Te projekty zostały po prostu zwyczajnie odrzucone, przegłosowane na nie, natomiast pozostawiono do sprawozdania do Komisji Infrastruktury tylko ten druk, nic nie wnoszący druk PSL-u, na którym wczoraj również odbyła się burzliwa dyskusja na Komisji Infrastruktury przy udziale właśnie społeczeństwa, tej części społeczeństwa mocno tym zainteresowanego przy aktywnym udziale właśnie przedstawicieli ze Śląska i z Warszawy tychże środowisk. Proszę Państwa, no wczoraj co udało się nam, były dwa wyjścia, albo odrzucić ten projekt, albo też przegłosować skierowanie na nowo do podkomisji, mając jakąś jeszcze iskierkę nadziei, że ponad tym zacietrzewieniem politycznym, które tutaj ma miejsce, górę weźmie zwykła ludzka przyzwoitość, życzliwość i potrzeba stanowienia prawa, które wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi, a nie po prostu jakichś ustaw fikcyjnych. Dziękuję. Mamy nadzieję, że Państwo nam pomogą poprzez media w śledzeniu prac nad tym losem dalszym w podkomisji naszych projektów, tak żeby do końca tej kadencji Sejmu jednak dla tych ludzi sponiewieranych, pokrzywdzonych, upokorzonych, często starych, bez środków do życia, po prostu jednak jakiś gest zrobić. Dziękuję. Pan poseł Andrzej Adamczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w procesie ustawodawczym, który przebiega tutaj w Sejmie, parlamentarzyści, posłanki, posłowie, senatorowie powinni mieć, mają zapewne świadomość, że na końcu tego procesu i tego dochodzenia do ustawy, odbiorcą tej ustawy jest człowiek. W przypadku ustawy, o której dzisiaj mówimy, projektu ustawy, który przecież w tym Sejmie zalega od 3 lat, na końcu beneficjentem tego projektu, odbiorcą jest człowiek szczególny. Są ludzie szczególni, są ludzie pokrzywdzeni przez los. Są ludzie, którzy przeżywają gehennę. Są ludzie, dla których życie często zatraciło sens, o czym mówił pan Andrzej Dyktus. Zresztą do mnie docierają informacje o problemach, kłopotach, często kończących się wręcz samobójstwem. Dlaczego o tym mówię? Otóż każdy z parlamentarzystów powinien mieć świadomość, że przedłużanie czasu dochodzenia od projektu do ustawy jest wzięciem części odpowiedzialności za tą gehennę właśnie na własne barki. I tutaj z tego miejsca, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, ale szczególnie tych, którzy czekają, błagają wręcz o tą ustawę, która zmniejszy ich kłopoty, niedomagania codziennego życia, zwracam się do większości parlamentarnej, zwłaszcza do parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, zwracam się w końcu do
rządu Rzeczypospolitej kierowanego przez Donalda Tuska, który przecież w trakcie prac w procesie legislacyjnym bierze udział, o to, aby jak najszybciej doprowadzić do przyjęcia tej ustawy w wymiarze i zakresie oczekiwanym przez tychże właśnie, o których mówię, tych często bardzo mocno poszkodowanych przez życie najemców mieszkań zakładowych. Mam nadzieję, że skierowanie ponownie tego wniosku do, co stało się w dniu wczorajszym, do podkomisji nadzwyczajnej jednym głosem, tym razem zakończy się efektem na jednym z najbliższych posiedzeń Komisji Infrastruktury, czy przy posiedzeniu Sejmu, efektem, który pozwoli, który będzie przyjęciem tego sprawozdania, rozstrzygnięć, o którym mówię, skierowanie na szybką ścieżkę legislacyjną przez marszałka Sejmu i w końcu przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeżeli są pytania, to odpowiemy. Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo.